mamy dane takie wyrażenie kwadratowe. X kwadrat, odjąć 3x, odjąć 10. I teraz chciałbym zapisać je w postaci iloczynu. Rozłożyć na czynniki, zapisać w postaci iloczynu dwóch dwumianów. X dodać jakaś liczba a, pomnożone przez x dodać jakaś nieznana na razie liczba b. Więc żeby zapisać to jako taki iloczyn, to trzeba znaleźć te liczby a i b. No i zachęcam Cię, zatrzymaj odtwarzanie filmu i spróbuj samodzielnie to zadanie rozwiązać. Znaleźć te liczby a i b. No dobra, zróbmy to razem teraz. No żeby znaleźć te liczby a i b, no to pierwsza rzecz, która przychodzi pewnie każdemu do głowy, jest taka, żeby wymnożyć te dwa nawiasy i zobaczyć, co wyjdzie. No to wymnóżmy. X razy x to będzie x do kwadratu. Tutaj oczywiście muszę pomnożyć każdy wyraz z tego dwumianu przez każdy wyraz tego dwumianu. To jest powtórka, bo to już w poprzednich filmach się tego nauczyliśmy. Czyli pomnożyłem przez x, teraz pomnożę przez a. Czyli napiszę dodać a razy x. A razy x. No i teraz pomnożyłem pierwszy element tego drugiego nawiasu, no teraz będę mnożył b. Czyli będę miał dalej dodać b razy x, z pomnożenia tego x przez b, czyli b razy x, i dodać na końcu a razy b. To napiszę a pomnożone przez b. No dobrze, to można teraz jeszcze troszkę przekształcić, po to, żeby później porównywać z tym wyrażeniem, które mieliśmy na samym początku. No bo tutaj mamy dwa takie wyrażenia, które są proporcjonalne do x. No to tego x tutaj sobie wyciągniemy za nawias, a w nawiasie będę miał sumę a dodać b. Czyli tutaj będzie a dodać b. No i na końcu mam znowu dodać a razy b. A pomnożone przez b. No i teraz mogę porównać to, co mi tutaj wyszło, z tym trójmianem kwadratowym, który miałem na początku. No i widzimy, że tak, przy x jest współczynnik 1. On nie jest napisany, no bo mnożenie przez 1 nie zmienia wyniku, czyli może myśleć, że tu jest 1 razy x kwadrat, ale te jedynki nie musimy pisać. Tu też mamy 1 razy x kwadrat. Czyli to się zgadza, to jest to samo. Dalej mamy coś razy x. I to coś, to w tym wypadku jest równe a dodać b. Czyli widzimy, że minus 3 musi być równe a dodać b, żeby te dwa wyrażenia były sobie równe. No to ja może to przepiszę tutaj na dole. Czyli a dodać b musi być równe minus 3. No i popatrzmy, co tutaj mamy jeszcze dalej. Dalej mamy minus 10, to jest wyraz wolny, który nie mnoży żadnego x ani x kwadrat, a tutaj mamy plus a razy b. No to widzimy, że a razy b musi być równe minus 10, żeby te dwa wyrażenia były sobie równe. Czyli dostaliśmy takie dwa warunki, że te liczby a i b spełniają takie dwa równania, że ich suma musi być równa minus 3, czyli temu współczynnikowi, który stoi przy x, natomiast ich iloczyn musi być równy minus 10, czyli musi być równy temu współczynnikowi wolnemu. No i tak będzie zawsze, ilekroć będziemy rozkładali na czynniki taki trójmian kwadratowy, który przy x kwadrat będzie miał współczynnik 1. Wtedy możemy próbować go rozłożyć na iloczyn takich dwumianów x plus a, x plus b, przy czym te liczby a i b spełniają takie warunki, że a dodać b musi być równe minus 3, a a razy b musi być równe minus 10. No to spróbujmy teraz odgadnąć, jakie są te liczby. Popatrzmy na iloczyn. Widzimy, że iloczyn jest ujemny. To oznacza, że te liczby muszą być przeciwnego znaku. No i ten iloczyn ma być równy minus 10. Zastanówmy się, jaki jest rozkład dziesiątki na czynniki. 10 mogę przedstawić jako 1 razy 10. No ale ani suma, ani różnica jedynki i dziesiątki to nie jest 3. Ale 10 mogę zapisać też w postaci 2 razy 5. No i zauważmy, że to jest bardziej interesujący rozkład, dlatego że 5 odjąć 2
to będzie 3, a 2 odjąć 5 to będzie minus 3. No właśnie. Czyli minus 10 to jest minus 2 na przykład razy 5. No i to nie jest dobry rozkład, dlatego że minus 2 dodać 5 to jest plus 3, a nie minus 3. Czyli my potrzebujemy takiego rozkładu. 2 razy minus 5 i wtedy będzie dobrze, dlatego że jeżeli jako a wezmę 2, a jako b wezmę minus 5, no to wtedy minus 5 dodać 2 da nam minus 3, czyli widzimy, że to jest dobry wybór. Czyli wybierzemy a równe 2, natomiast b równe minus 5. No i wtedy rzeczywiście to jest, iloczyn jest równy minus 10, a suma 2 dodać minus 5 da nam minus 3. Czyli nasze wyrażenie, od którego zaczęliśmy, x kwadrat minus 3x minus 10, możemy zapisać jako iloczyn takich dwóch dwumianów. X dodać, tutaj wpiszę dwójkę na żółto, żeby było konsekwentnie, razy x dodać, i tutaj mogę napisać dodać minus 5. Dodać minus 5. Ale zamiast pisać x plus minus 5, to wygodniej jest napisać od razu, że to będzie x odjąć 5, bo to jest to samo. Czyli napiszę x odjąć 5. No i rozłożyłem mój trójmian kwadratowy na czynniki. No i tak jak już mówiłem wcześniej, zawsze jak mamy taki trójmian kwadratowy, gdzie współczynnik przy x kwadrat jest równy 1 i chcemy znaleźć jego rozkład na dwumiany w takiej postaci, no to musimy szukać takich liczb a i b, których iloczyn jest równy temu współczynnikowi wolnemu, a suma jest równa temu współczynnikowi przy x. No i tutaj jak mam minus 10, no to widzę, że muszę wziąć na przykład 1 razy 10 albo 2 razy 5. Widzę, że jest minus, czyli muszę mieć przeciwnych znaków. No widzimy, że 1 i 10, no to w sumie nigdy nie dadzą trójki, niezależnie od tego, jak te znaki wybiorę, ale jak wezmę na przykład 2 i minus 5, no to dostanę minus 3. Minus 2 plus 5 bym dostał plus 3, czyli widzę, że muszę wziąć 2 i minus 5 i to będzie dobry rozkład. No i jak nabierzemy trochę wprawy, to możemy takie rozkłady wykonywać w pamięci, o ile taki rozkład istnieje.